Wyobraźcie sobie sytuację, że na terenie zajętym przez Polaków i Rosjan pozostaje jeden inżynier, który brał bezpośredni udział w pracach przy budowie kompleksu Rize, jednej z największych militarnych budowli III Rzeszy. Nie ucieka tak jak inni naziści, ale decyduje się na pozostanie tutaj, w regionie wałbrzyskim. Mało tego, chętnie pomaga Polakom. Dostarcza polskiej administracji informacji o budowlach w Górach Sowich. Oprowadza dziennikarzy po sztolniach. Raportuje o znalezionych materiałach budowlanych i urządzeniach. Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak taka sytuacja miała miejsce. Jakie sekrety skrywał niejaki inżynier Dalmus? Kim był inżynier Anton Dalmus? Czy był tylko skruszonym Austriakiem, który zmęczony wojną postanowił pozostać na Dolnym Śląsku? Czy też specjalnie pozostawionym strażnikiem, który miał strzec sekretów Rize? A ciekawskim Polakom mówić tylko to, co powinni usłyszeć? Jak to się stało, że inżynier Dalmus pozostał na ziemiach odzyskanych? Trudno dziś to wyjaśnić. Na początku informacje o nim pojawiają się w raporcie wspomnianego już w poprzednim odcinku Mariana Mazura z akcji rozbrajania linii Odry. Na własną rękę przeprowadziłem przesłuchanie jednego z głównych świadków, a mianowicie Austriaka nazwiskiem Dalmus, ostatnio zatrudnionego w Ministerstwie Odbudowy na omawianym obiekcie. Był on kierownikiem budowy obiektu w Głuszycy, przewidzianego na kwaterę Hitlera. Budowa obiektu była prowadzona przez 6 grup roboczych w 13 sztolniach od początku 1944 roku, przy czym w końcu 1944 została przerwana w stanie nieukończonym. Jak dowiadujemy się z raportu Mariana Mazura, ten tajemniczy inżynier nie tylko pozostał w Górach Sowich, ale znalazł również zatrudnienie w Ministerstwie Odbudowy. Dziś te informacje mogą być co najmniej zaskakujące, jednak nie była to praktyka odosobniona. Wielu Niemców, fachowców pozostało na ziemiach odzyskanych i pełniło istotne funkcje, na przykład w górnictwie. Nazwisko tajemniczego Austriaka pojawia się po raz pierwszy w prasie, choć trochę w przekręconej formie, 27 października 1947 roku w artykule Zbigniewa Mosingiewicza w Słowie Polskim. Jeden ze świadków, projektodawca tego niezwykłego miasta, inżynier Dalmus, mieszka obecnie w Głuszycy. Pracuje w Ministerstwie Odbudowy, które zabiera stąd olbrzymie ilości materiałów budowlanych. Inżynier Dalmus z pochodzenia jest Austriakiem. W czasie wojny przybywał we Francji, skąd został wezwany do Głuszycy. Co robił we Francji inżynier Dalmus? Budował wyrzutnie broni rakietowej między Cherbourgiem a Cannes. Czy chodziło o V1, a może o V2? Trudno sprecyzować. Dalmus twierdzi, że w podziemiach pracowali jedynie ochotnicy, Żydzi, którym przyznawano specjalne racje żywnościowe oraz włoscy minerzy. Praca była ciężka i niebezpieczna. Tysiące ludzi ginęły pod olbrzymimi odwalinami skał. Dlatego chętnych było niewielu. Ze sceptycyzmem odnosimy się do słów Dalmusa. Wiemy przecież, w jaki sposób werbowali Niemcy ochotników. Dziennikarz Słowa Polskiego Zbigniew Mosingiewicz wyrusza m.in. w towarzystwie Dalmusa, aby zwiedzić podziemia i przygotować kolejne reportaże. Kiedy relacje stają się bardziej swobodne, Mosingiewicz postanawia przycisnąć tajemniczego Austriaka na temat plotek związanych z budową atomowego miasteczka. Towarzysz mój rzuca takie pytanie, czy plotki mieszkańców na temat mającego tu powstać atomowego podziemnego miasteczka odpowiadały prawdzie? Czerwona twarz Dalmusa robi się miejscami blada, a szare oczy przykrywają się powiekami. Łapie się za twarz nerwowym ruchem, jakby chciał odepchnąć nasze pytanie. Dopiero po dobrej chwili zaczyna mówić: nie, to nie jest prawda.
waży starannie każde słowo. Plany podziemnego miasta widziałem w głównym biurze organizacji TOT w Berlinie i mogę na to przysięgać. Wątpimy w tej chwili w prawdomówność Dolmusa. We wszystkich swoich relacjach Dalmus przekazuje informacje o tym, że celem budowy podziemnych tuneli miały być kwatery sztabów najważniejszych dygnitarzy III Rzeszy. Oprócz Hitlera w jego relacjach pojawiają się także takie osoby jak Hermann Göring, marszałek Rzeszy i dowódca Luftwaffe, Józef Goebbels, niemiecki minister propagandy. Dalmus wskazuje nawet konkretne podziemia, które miały być przydzielone konkretnej osobie i towarzyszącym sztabom. Inżynier Dalmus pomaga nowym polskim władzom. Między innymi przeprowadza spis sprzętu i materiałów budowlanych porzuconych przez Niemców w rejonie Gór Sowich. Jakiś czas później ta lista ginie, jednak Dalmus jest ją w stanie sobie przypomnieć z pamięci bez większego problemu, pomimo tego, że zawierała wiele pozycji oraz konkretne wartości. Nie wszędzie jednak pamięć Dalmusa jest tak doskonała. W wielu kwestiach zasłania się brakiem pamięci lub niewiedzą, co jest dość dziwne, ponieważ był osobą na kierowniczym stanowisku i z planami oraz nazwiskami zapewne stykał się codziennie. W końcu informacje na temat tajemniczego Austriaka zaczynają pojawiać się w raportach przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych. Istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, iż żadnych materiałów poza budowlanymi podziemia nie kryją. Według relacji inżyniera Dalmusa, jednego z budowniczych podziemi, Austriaka, posiadającego prawo pobytu w Polsce, podziemia były przeznaczone na schrony przeciwlotnicze sztabów, dla których budowano pomieszczenia na powierzchni, w lasach. Relacja ta ma wszelkie cechy prawdopodobieństwa, gdyż żadne z podziemi nie posiada wjazdu wozowego, ani też kolejką typu 90 cm. W trakcie swojej działalności przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych natrafia na informację o ukryciu w górach 100-kilometrowego wysokogatunkowego kabla telekomunikacyjnego. Przedsiębiorstwo postanawia go wydobyć, a do pomocy w lokalizacji kabla pozyskuje nikogo innego jak inżyniera Dalmusa. On sam chętnie się godzi, jednak jeden z pracowników przedsiębiorstwa, Felix Pluciński, sugeruje prawdziwe intencje inżyniera. Zamiary inżyniera Dalmusa są niejasne i wyrażając chęć wskazania położenia kabli w górach leżących w pasie przygranicznym, zależy mu przede wszystkim na uzyskaniu zaświadczenia, na podstawie którego mógłby się swobodnie poruszać w pasie przygranicznym. Czy Dalmus pod przykrywką poszukiwań kabla chciał zapewnić sobie swobodny dostęp do górskiej granicy państwowej? Jeżeli byłaby to prawda, mógł wtedy kontaktować się na przykład z grupami Werwolfu, czyli niemieckiej partyzantki. Werwolf działa w górach aż do połowy lat 50. Nie jest tajemnicą, że wsparciem dla niedobitków niemieckiej partyzantki była pozostała na tych terenach ludność pochodzenia niemieckiego. W pierwszych latach po wojnie większość informacji uzyskanych przez organy wojskowe, cywilne oraz dziennikarzy pochodziła od zeznań Dalmusa, inżyniera, który oprowadzał po niedokończonych budowlach i opowiadał o niezrealizowanych planach. Na podstawie tych przekazanych informacji zbudowano większość późniejszych teorii na temat Rize. Czy zatem Dalmus mówił prawdę? Może nie wiedział wszystkiego. A może jego celem było tylko opowiadanie oficjalnej wersji wydarzeń, która miała ukryć coś innego? Jego dziwne zachowanie wskazuje na to, że mogło tak być, że Dalmus mógł być jednym z pozostawionych strażników na Dolnym Śląsku. Dalmus zajmuje się Górami Sowimi do końca roku 1949. Później znajduje zatrudnienie w głuszyckich zakładach przemysłu bawełnianego. W roku 1953 opuszcza Głuszyce i przeprowadza się do Prudnika. Kilka lat później, w roku 1959, dziennikarz Trybuny Wałbrzyskiej Ryszard Makowski pozyskuje swojego tajemniczego informatora do swoich artykułów o podziemiach w Górach Sowich. Swojego informatora nazywa starym majorem
o inicjałach AD. Dziennikarz nie chce podawać jego imienia i nazwiska, ale my doskonale wiemy, o kogo chodzi. Jest to starszy pan, który był odpowiedzialny za całość prac budowlanych na terenie budowy fortyfikacji Wału Atlantyckiego, wyrzutni rakietowych, głównej kwatery Hitlera w Kętrzynie oraz budowy nowej kwatery w okolicach Wałbrzycha. Przez wiele lat służył w wojsku. Języka polskiego nie zna. Chwila, ale jak to nie zna języka polskiego? Przecież jeszcze kilka lat wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Odbudowy, informatorem wojska, akcji rozbrajania linii Odry, przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych i dziennikarza Słowa Polskiego. Dalmus coś kręci. Dodatkowo w reportażu okazuje się, że jest Niemcem, który służył już w wojsku podczas I wojny światowej. W dalszej części Makowski pisze w ten sposób. Trzeba przyznać, że major sypie nazwiskami, ale nie pamięta na przykład nazwisk lekarzy obozowych, dowódców SS, czy nawet członków stuosobowej specjalnej jednostki Abwehry kontrwywiadu. Wie, że było tu ponad 100 wyższych oficerów SS. Nazwisk nie przypomina sobie, a przecież prawie każdego dnia kontaktował się z nimi. Pod koniec lat 50. władze PRL bez większych przeciwwskazań zezwalają na wyjazd inżyniera Dalmusa za granicę. W roku 1960 przeprowadza się do Niemiec. Umiera w roku 1973 w miejscowości Wesel w zachodnich Niemczech, zabierając do grobu wszystkie znane mu i niezdradzone tajemnice Rize. Czemu Dalmus poświęcił tyle lat swojego życia w Polsce na pilnowanie jakichś niedokończonych schronów? Co prawda, od samego początku mówiło się o ukryciu w górach, w sztolniach niemieckiego uzbrojenia. Jeżeli byłaby to prawda, to czy jakieś zardzewiałe karabiny i granaty były warte tylu lat pilnowania? A może chodziło o znacznie bardziej wartościową broń? Może chodziło o znacznie bardziej wartościowe obiekty? Być może inżynier Dalmus przez pierwsze lata po wojnie myślał, że sytuacja się jeszcze jakoś zmieni, jakoś odwróci, że wybuchnie kolejna wojna między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, że Niemcy odzyskają jeszcze z powrotem Dolny Śląsk. Jednak mijają kolejne lata i sytuacja zaczyna się stabilizować. Wojna nie wybucha. Po 15 latach nawet i on mógł stracić nadzieję na powrót Niemców do Dolnego Śląska. Jak było naprawdę? Tego już nigdy się nie dowiemy.